Kiedy jest możliwe mnożenie macierzy? Kiedy pierwsza macierz ma tyle kolumn, co druga wierszy? Tylko tyle i aż tyle. I teraz popatrz, mam tutaj kilka przykładów przygotowanych. My razem z Tobą stwierdzić, czy mogę tu pomnożyć, czy nie. Więc tak, liczymy, ile ta pierwsza macierz ma kolumn. Jedna kolumna, druga, czyli ma dwie kolumny. A ta ile ma wierszy? Jeden, dwa. Dwa wiersze, czyli mogę mnożyć. Teraz tu patrzę. Ile ta pierwsza macierz ma kolumn? Jedna kolumna, druga, czyli ma dwie kolumny. A ta ile ma wierszy? Raz, dwa, trzy. Trzy wiersze, czyli tu nie mogę pomnożyć. Teraz patrzę tu. Raz, dwa, trzy kolumny. Trzy kolumny. A tu mam ile wierszy? Raz, dwa. Dwa wiersze. Więc również nie mogę tutaj wykonać mnożenia. I to tyle. Teraz chodź na praktykę.